Żyła niezwykle skromnie, by nie rzec ascetycznie. Łóżko, biurko, regał z książkami, szafa na naczynia, lustro. To niemal całe wyposażenie pokoju Kazimiery Iłakowiczówny. Wprowadziła się tutaj w 1948 roku i przebywała do końca swoich dni. Po jej śmierci w pokoju urządzono muzeum. Zwiedzających uderza właśnie ta skromność, ascetyczność tych mebli. Faktycznie nie są one zbyt bogate. Tak naprawdę jest to zbieranina przeróżnych mebli. Dla Iłakowiczówny, mam wrażenie, zupełnie nie miało to znaczenia. Meble miały spełniać swoją funkcję. Ona za luksus nie uważała wcale żadnych kosztowności. Luksusem dla Iłakowiczówny było dobre wykształcenie, dobre wychowanie, maniery. To było to, co ona sobie ceniła i czym te ewentualne braki finansowe mogła zastąpić. Ale były w jej pokoju przedmioty, którym poświęcała szczególną uwagę. Do tej grupy należało między innymi lustro. Jest to lustro istotne z wielu powodów. Zacznę od momentu, kiedy Iłakowiczówna jeszcze w tym miejscu nie mieszkała, ale odwiedzała Poznań, konkretnie hotel Bazar w latach międzywojennych. I kiedy ona do tego hotelu wchodziła, to obsługa już wiedziała, że będzie się coś działo. Pani Iła zawsze prosiła o to, aby poprzestawiać meble w pokoju, który zajmowała. Ważne było to, aby łóżko było ustawione w taki sposób, aby było tyłem do okna, biurko w taki sposób, aby światło wpadało z lewej strony, a lustro tak, aby promienie słoneczne nie odbijały się od jego tafli, nie oślepiały osoby oglądające się w tym lustrze. Nasze lustro jest tym cenniejsze, że ono posiada taki zupełnie niemetaforyczny, ale faktyczny ślad po Kazimierze Iłakowiczównie. Kiedy to lustro zostało oddane do konserwacji, to okazało się, że na jego ramie jest ślad ręki. Jest to miejsce, w którym Kazimiera Iłakowiczówna po prostu podtrzymywała się w tych ostatnich latach życia. Była już bardzo słaba, nie widziała i potrzebowała tej pomocy, aby wesprzeć się właśnie na lustrze. Ważną rolę odgrywała także dla Iłakowiczówny podkowa. Koniecznie musiała leżeć pod grzejnikiem. Jesteśmy często tutaj posądzani o to, że zachowaliśmy nieporządek, skoro na środku pokoju znajduje się podkowa. Tymczasem absolutnie nie. Staramy się zachować wolę Kazimiery Iłakowiczówny. Ta podkowa to jest podkowa, jak mówiła Iłakowiczówna, od największego konia na największe szczęście. Koniecznie musiała znajdować się właśnie w tym miejscu, pod oknem. Iłakowiczówna bardzo strofowała swoje opiekunki, które przychodziły tutaj do jej mieszkania i mówiła im, że należy tej podkowie zapewnić niezależność terytorialną, nie wolno jej przesuwać ani w prawo, ani w lewo. Dokładnie w tym miejscu miała tę swoją funkcję przynoszenia szczęścia spełniać. Z banuszek do mleka to też wśród pamiątek po Iłakowiczównie rzecz szczególna. Dlaczego? Ach, jest to szczególny eksponat, dlatego że związany z tym pierwszym etapem biografii Kazimiery Iłakowiczówny, kiedy mieszkała jeszcze na Wileńszczyźnie. To jest pamiątka po jej ojcu. Klemens Zan był synem Tomasza Promienistego Zana, który z kolei przyjaźnił się z Adamem Mickiewiczem. Obaj panowie działali w towarzystwie Filaretów i ten dzbanuszek, na którym wybity jest numer 1, miał zostać ofiarowany właśnie przez Adama Mickiewicza Tomaszowi Zanowi, a następnie przekazany jego synowi. Była Iłakowiczówna damą z prawdziwego zdarzenia, o czym świadczy też jej garderoba. Myślę tutaj o kapeluszach. Bez kapelusza nie wychodziła z domu? Absolutnie nie. Uwielbiała kapelusze. Panny dzieliła na kapeluszowe i niekapeluszowe. Panny kapeluszowe to oczywiście te bardzo eleganckie i dobrze wychowane. O niekapeluszowych możemy domyślić się, co myślała Kazimiera Iłakowiczówna. Uwielbiała kapelusze. Nie we wszystkich twierdziła, że wygląda korzystnie. Bywało, że do redakcji czasopism miała pretensje, że wybrano jej zdjęcie, na którym znajdowała
ubrała się w jednym z tych kapeluszy, w których nie wyglądała dobrze. Jeżeli chodzi o jej suknię, o jej spódnicę, to szyła je samodzielnie. Kupowała chusty z cepeli, kwieciste, czarne, czerwone, tak została przez wiele osób zapamiętana właśnie w takim stroju. A ponieważ była dosyć niewielkiego wzrostu, nie mierzyła nawet 160 cm, to było jej łatwo z takich chust uszyć spódnicę. Co jeszcze z takich rzeczy codziennego użytku możemy zobaczyć tutaj w muzeum? Jest tych rzeczy bardzo dużo. Mamy nawet szczoteczkę do zębów. Mamy miskę, która służyła Iłakowiczównie za toaletę, za łazienkę. To korzystanie z toalety w tym mieszkaniu było bardzo, bardzo utrudnione ze względu na to, że była to wspólna toaleta dla przynajmniej kilkunastu osób. Zatem taki ekwipunek był tutaj w tym pokoju potrzebny. Mamy też wszystkie naczynia, których używała. Kazimiera Iłakowiczówna niedużo gotowała, raczej tego nie lubiła, ale są jej garnki, piękna zestawa. Są też naprawdę urocze porcelanowe ptaszki, które Iłakowiczówna przywiozła jeszcze z Rumunii i twierdziła, że bardzo je lubi, bardzo jest do nich przywiązana. Kiedy miała jeszcze do tego energię, to ustawiała te ptaszki przy talerzu gościa, który do niej przychodził. Wyglądało to na pewno bardzo, bardzo ładnie. Później niestety musiała z tego zrezygnować. Jest także mała biblioteczka, warto zajrzeć, bo tam, domyślam się, mieszczą się ciekawe tytuły. Zdecydowanie tak. Są tutaj książki w wielu, wielu językach obcych. Są książki w języku angielskim. Ulubionym autorem Iłakowiczówny był Szekspir, zatem tutaj tragedię, dramaty Szekspira odnajdziemy, ale są również książki w języku rumuńskim, w języku gruzińskim, którego się uczyła. Bardzo, bardzo ciekawy księgozbiór, choć już w tej chwili nie jest on taki jak za życia Kazimiery Iłakowiczówny, a to dlatego, że ona bardzo lubiła rozdawać książki do tego stopnia, że jeżeli ktoś ofiarowywał jej książkę i chciał zapisać w niej dedykację, to od razu mówiła, że nie będzie to konieczne, dlatego że ona tę książkę przekaże dalej. Wspomniała Pani, że wraz z upływem lat pojawił się pomysł, żeby muzeum wzbogacić o pewne elementy, które pozwolą poszerzyć wiedzę odwiedzających muzeum o Kazimierze Iłakowiczównie. To między innymi te gabloty, które zawierają różne ciekawe dokumenty. Tak, myślę, że najcenniejszym dokumentem, który tutaj mamy, jest oryginał dyplomu doktoratu honoris causa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wręczony Iłakowiczównie naprawdę w ostatnich miesiącach jej życia. Ona nie mogła już go odebrać osobiście w żadnej uniwersyteckiej auli. Tutaj do jej mieszkania przy ulicy Gajowej przybył sam rektor uniwersytetu oraz osoby, które miały wygłosić laudację po łacinie. I tutaj Iłakowiczówna siedziała na swoim fotelu i tej laudacji wysłuchiwała. Został jej właśnie ofiarowany ten dyplom doktoratu honoris causa, a następnie poproszono ją, aby podpisała się w księdze laureatów. Co ciekawe, Iłakowiczówna do końca tutaj zachowała swój hart ducha i powiedziała, że podpisywać się nie będzie, dlatego że z podpisów wynikają same kłopoty. Cóż mogli zrobić ci wszyscy oficjele, którzy się tutaj zebrali? Musieli przystać na takie diktum Iłakowiczówny. Wszyscy opowiadają nam, że zapamiętali Kazimierę Iłakowiczównę jako kobietę bardzo elegancką, ale bardzo zasadniczą, taką, która zdecydowanie dbała o to, aby zachować odpowiedni dystans. Częściej niestety zdarzają się takie sytuacje, kiedy przychodzą do nas mieszkańcy Jeżyc i mówią: mieszkam tutaj na Jeżycach od kilkunastu, nawet kilkudziesięciu lat. Nie wiedziałam, że sąsiaduję z mieszkaniem sławnej wielkiej poetki. Cieszymy się zawsze, kiedy takie osoby spotykamy i kiedy możemy opowiedzieć im właśnie coś o Iłakowiczównie. Mieszkanie pracownie Kazimiery Iłakowiczówny można zwiedzać w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 16. Na spotkanie można umówić się mailowo lub telefonicznie. Polecamy!